Cześć, witam Was na kanale Kryptopodróży, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, o podróżach, więc jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji oraz dzwoneczka, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości, a w tym nagraniu zrobimy sobie testnet na sieci Aptos. Będziemy te zadania wykonywać na tych trzech stronach, no i oczywiście potrzebujemy w tym celu pobrać sobie portfel Martian, jeżeli jeszcze go nie macie. Linki do tych stron oczywiście znajdziecie w opisie tego nagrania, pobierzcie sobie ten portfel, zabezpieczcie i przechodzimy sobie do wykonywania poszczególnych testnetów, ale zanim to zrobimy, chciałbym podziękować chwileczkę Michałowi Lewicz, bo to właśnie dzięki niemu dowiedziałem się o tym testnecie, on również pokazywał to w swoich nagraniach, a o nim, o tym kanale dowiedziałem się oczywiście od Was, zostawiliście komentarz pod tym nagraniem, bo jak pamiętacie z Kryptonews wspominałem o tym, że muszę koniecznie zrobić review osób, które obserwuję, które oglądam, ponieważ jak się okazuje, większość z tych kanałów przekazuje mi wartościowe informacje, to fakt, natomiast mało jest tam informacji, które mnie najbardziej ciekawią, czyli dotyczące airdropów, bonusów, akcji, dzięki którym możemy zdobywać pieniądze. I z tego co widzę, Michał Lewicz jest jedną z tych osób, która takie informacje przekazuje, więc ja również mogę Wam ten kanał polecić, abyście sobie po prostu obserwowali, bo uważam, że jest tutaj dużo wartości. A w czasie, który teraz obecnie mamy, czyli okres bessy, jest to najlepszy moment, aby akumulować dolary, a zwłaszcza takie, które dostajemy za free. Także jeszcze raz wielkie dzięki, ogromny szacun za to, co robisz, bo zawsze, w mojej opinii oczywiście, powinniśmy w pierwszej kolejności takie kanały wspierać, które dają nam realną wartość. Dobra, po pierwsze zapiszcie sobie tą stronę, bo tutaj znajdziemy informacje odnośnie tego testnetu i może kolejnych w przyszłości, a więc myślę, że warto. Linki oczywiście znajdziecie w opisie tego nagrania, a następnie przechodzimy sobie na tą stronę fortuga.finance, link do niej macie w opisie również. I jak już macie pobrany portfel, przykładowo Martian, otwieramy sobie ten portfel na sieci, już Wam mówię, Aptos, DevNet. I tutaj pobieramy sobie kilka tych coinów, klikając airdrop, zobaczcie, pojawi mi się jedna sztuka. I tak kilka razy sobie kliknijcie, odbierzcie z 5-6 sztuk. Więcej nie ma sensu, bo te tokeny i tak są testowe, to nie ma realnej wartości w dolarach, więc nie ma sensu klikać w nieskończoność. No i teraz jesteśmy na tej stronie, podłączamy portfel, u mnie jest to Martian, ale zauważcie, że można tutaj inne portfele podłączyć, więc jeżeli przykładowo macie Petra, to również na takim portfelu możecie ten testnet wykonać. Ja klikam w tym miejscu, potwierdzam i pierwsze zadanie, które wykonam, klikamy Get TAPT, ja sobie wrzucę przykładowo 4 sztuki, klikamy sobie Continue, Confirm, potwierdzamy na portfelu oczywiście, no i możemy zamknąć to okienko. No i kolejne zadanie, klikamy w tym miejscu Unstake Your TAPT, ciach, wybieramy 1 miesiąc, confirm, tutaj dajemy minimum 25% tokenów, które wrzuciliśmy, czyli jak ja wrzuciłem 4, no to jeden sobie odstykuje, .1, continue i klikamy start. Potwierdzamy na portfelu i to zadanie również mamy wykonane. I teraz ponownie klikamy sobie w tym miejscu, wybierzemy tą opcję, confirm i tutaj sobie wyrzucę również jedną sztukę, continue. O, czekajcie, bo bym nacisnął nie ten przycisk. Potwierdzamy na portfelu, no i zrobione. Close. No i teraz przechodzimy na kolejną stronę, Atodex, podłączamy sobie portfel i teraz musimy odebrać kilka tokenów, klikając More, następnie VZ i odbieramy sobie tokeny. Odebrane, wyświetla się czas, kiedy ponownie będziemy mogli takie tokeny odebrać. One również są testowe, więc nie ma co się podniecać, że mamy tutaj jakieś realne pieniądze, pamiętajcie o tym. Jest to tylko i wyłącznie potrzebne do testów, które w przyszłości może, ale nie musi nas wynagrodzić. W postaci oczywiście airdropu. Ok, mamy to odebrane. No tych aptosów jakoś nie mogę odebrać, ale prawdopodobnie dlatego, że już na portfelu takie aptosy mam. Dobra, wyświetliły się bitcoiny, tortuga, atodex, także możemy lecieć dalej. No i teraz wykonamy sobie kilka misji, klikamy more, mission, ok, claim adx, klikamy claim, co nosimy na nogach, chyba buty. Odebrane, teraz robimy sobie swap USDT ADX, klikamy w tym miejscu, wybieramy USDT ADX, to chyba o to chodzi, dobra, zróbmy 25%, swap, confirm, czekamy, potwierdzamy na portfelu, zrobione, wracamy sobie tutaj na misję i zobaczmy, tak, zadziałało, mogę odebrać token, znowu co nosimy na nogach, to są chyba buty, nie? Dobra, no i co? Add liquidity APT ADX, klikamy w tym miejscu, APT chyba chcieli, ADX. Dajmy sobie 25%, supply, confirm, potwierdzamy na portfelu, prawdopodobnie tak jest. Dodane, mission. Ok, podświeciło się na zielono, czyli mamy wykonane. Trochę tu trwało, musimy chwileczkę poczekać. Może nawet będziecie musieli odświeżyć stronę, tak jak ja. I dopiero wówczas podświetli Wam się tutaj na zielono. Klikam claim i punkty odebrane. Zobaczcie, mam tutaj 30 punktów. Super. I takie misje możemy wykonywać raz na 24 godziny, więc sobie róbcie na spokojnie.
To zajmuje mało czasu, jak widzicie, więc myślę, że warto. Ale to jeszcze nie koniec. Przechodzimy sobie na stronę, którą Wam pokazałem na początku i tutaj znajdziecie sobie taką informację z Discordem. Wchodzimy sobie na Discord, akceptujemy zaproszenie, zapoznajemy się z informacjami, przeczytałem, wyślij, OK. Weryfikacja, klikamy w tym miejscu, no i konto jest zweryfikowane. I tu każą nam wysłać nasz adres oraz wzmiankę o tym, co uważamy o tym testnecie prawdopodobnie na takim kanale. Niestety u mnie tego kanału tutaj nie widzę, więc taką informację prawdopodobnie wyślę tutaj. General, seems ok. For me, adres, ciach, wysłane. Możemy to wyłączyć i przechodzimy do kolejnego testnetu. I tutaj również podłączamy sobie portfelik, pyk. Tylko jedna uwaga. Czekajcie, co oni tu chcą. Aha, podaję naszego Twittera. Klikam join. Dobra, teraz odbieramy kilka tych tokenów, klikając airdrop. Pyk, nie mogę kliknąć approve, czyli musimy zmienić sieć. Czekajcie, kolejna rzecz, którą musimy zrobić. Zmienić sobie tutaj sieć na testnet tym razem. I tutaj z kraniku odbieramy dopiero te tokeny, które będą nam potrzebne do obstawienia zakładów. Approve. W międzyczasie muszę sobie kliknąć Twitter. I oczywiście obserwuj, tak jak obiecałem, że zrobiłem. Dobra. I tutaj musimy, zobaczcie sobie, są zasady. Obstawić przynajmniej 8 zakładów dziennie, w których dajemy 500, minimum 500 MUSD. Wyniki są co 48-72 godziny, natomiast my takie zadanie możemy dzień w dzień wykonywać tak samo jak tutaj, więc logujemy się tego samego dnia, 5 sekund tu, 10 sekund tu i takie zadania regularnie wykonujemy. Prawdopodobnie im więcej, tym lepiej, dlatego warto to robić każdego dnia. Klikamy w tym miejscu. Czekajcie, bo tu już jest coś zrobione. OK, tutaj mogę. Nasdaq. Mogę czy nie mogę? Mogę. Klikam 500. Potwierdzam na portfelu. I mamy to jeden zakład obstawiony. I jadę dalej. Możecie wybierać opcję tak albo nie, to już od Was zależy. To tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy wygramy, czy przegramy. Chyba chodzi bardziej o to, żeby tą opcję wybrać 8 razy. 8 zakładów po minimum 500 MUSD. Kolejny zrobiony. Teraz tu. A tutaj też mogłem w tej pierwszej opcji, tylko po prostu nie wiedziałem jak. Dobra. Zrobione. Congratulations. Sukcesem zakończyłem dzisiejszą misję. I tak samo robimy te 8 rzeczy każdego dnia. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli z tym problemu. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zostawcie je w komentarzu. No i oczywiście, jeżeli nie subskrybujecie kanału, jeszcze raz przypominam, warto kliknąć subskrypcję, bo takich informacji staram Wam się przekazywać każdego dnia jak najwięcej. A jeżeli chcecie być na 100% na bieżąco, kliknijcie sobie w link, który znajduje się w opisie tego nagrania, do kanału Telegram, Krypto Podróże Info, bo nie zawsze mam okazję taki film nagrać, a tutaj takie informacje przekazać Wam, to jest sekunda, dwie i będziecie mieli po prostu pewność, że jesteście na bieżąco z najważniejszymi akcjami w świecie kryptowalut. Trzymajcie się, hej!